Hejka! Obawa się melduje. To gdzie dać rzeczy? Zatrzymajmy na chwilę. W tej części poznajemy 5 nowych emocji, m.in. właśnie niepewność, której kolor jest pomarańczowy. Studio Pixar specjalnie wybrało ten kolor, ponieważ wedle psychologii nadmierne stosowanie koloru pomarańczowego może wywołać u ludzi poczucie chaosu i niepokoju, zwłaszcza jeśli ten kolor zostanie użyty w zbyt intensywny sposób. Idąc wraz z fabułą, wiemy, że niepewność przejmuje stery nad Riley, a z czasem gubi się w tym, co robi, właśnie doprowadzając do chaosu w jej głowie. Tym samym sukcesywnie przez cały film Riley otacza coraz więcej koloru pomarańczowego. Na początku nie widzimy go praktycznie w ogóle. Natomiast później widzimy pomarańczowe szafki w szatni na obozie, siedzenia na lodowisku obozowym również są w kolorze pomarańczowym, banery z osiągnięć sportowych, stroje drużyny, czy nawet kanapa, na której siedzą dziewczyny podczas spotkania. Później, kiedy niepokój zafiksowała się na punkcie dostania się do drużyny i kazała wyobraźni Riley podsuwać jej wszystkie nieudane sytuacje, które mogą wydarzyć się, jedyny kolor, jaki nas otacza, to pomarańczowy. Pixar chciał tym samym wpłynąć na nas jako odbiorców, abyśmy przez cały nadmiar tego koloru czuli niepokój i chaos, jaki towarzyszy Riley. Takich i wiele innych detali znajdziemy w tym filmie całą masę, a do tego sprawdzimy, ile z rzeczy, które przewidywaliśmy omawiając trailer, się sprawdzi. Piosenka otwierająca film to Bundle of Joy autorstwa Thomasa Kovacsa i Terry Joyner. Jest to ten sam utwór, który otwierał również pierwszą część W głowie się nie mieści z 2015 roku. Co jednak ciekawsze, tym razem muzyka jeszcze przed rozpoczęciem filmu zmienia się w rockową piosenkę nazwaną Go Team od Andrei Datsman. Samo brzmienie już od początku mówi nam, że ten film to będzie ostra jazda dla Riley, a tytuł zdradza, że cała fabuła będzie toczyła się wokół drużyny hokejowej, co później widzimy. Przechodząc do fabuły, scena otwierająca to ostatni mecz drużyny Trump. Drużynowy numer koszulki Riley to 28 i nawiązuje on do faktu, iż W głowie się nie mieści 2 to 28 pełnometrażowy film stworzony przez studio Pixar. Natomiast w dalszej części filmu na obozowej koszulce Riley widnieje numer 15, co nie jestem pewien, ale chyba nawiązuje do roku 2015, w którym została wypuszczona pierwsza część W głowie się nie mieści. Na jednym z otaczających lodowisko banerów widzimy napis Spinny Pizza. Nie jest to prawdziwa pizzeria, natomiast nazwa nawiązuje do Karola Spinny, amerykańskiego animatora marionetek, znanego przede wszystkim z postaci Wielkiego Ptaka. W detalach z pierwszej części, które swoją drogą możecie również znaleźć na kanale, omawiałem, jak strój Riley zmieniał się wraz z postępem fabuły i coraz większym rozpierdzielem w jej głowie. Jednak na samym początku pierwszego filmu miała ona na sobie sześciokolorowy sweter. Każdy z tych kolorów odwzorowywał jedną z emocji. Strach, radość, odrazę, smutek, złość i być może już wtedy naszą spinkę. Ale co jest istotne, w drugiej części pojawia się ten sam sweter, jednakże Riley z niego wyrosła, co pokazuje nam, że Riley wyrosła z podstawowych emocji i potrzebuje ich więcej niż pierwotne 5. Przenosimy się do kwatery głównej. Emocje spoglądają na wyspy osobowości, które nieco różnią się od tych z pierwszej części. Lornetka, przez którą przyglądają się wyspom, to Lenny, jedna z zabawek z Toy Story. Co do wysp, wciąż mamy choćby wyspę Głupawki czy wyspę Hokeja, natomiast wyspa rodziny stała się naprawdę malutka, przy czym jednocześnie pojawiła się nowa, ogromna wyspa, Wyspa Przyjaźni. Rozmiar tych wysp przekazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, Wyspa Przyjaźni jest największa, co kolejny raz zdradza nam, o czym poza hokejem będzie film. Po drugie, rozmiar i dysproporcja między Wyspą Przyjaźni i Wyspą Rodziny sugeruje właśnie okres dojrzewania, czyli czas buntu do rodziców i stawianie wielu innych rzeczy ponad nich. W filmie pojawia się całkowicie nowe miejsce, system przekonań. Radość tłumaczy, jak wspomnienia mogą zamieniać się w przekonania, które kształtują osobowość Riley. Przez fakt, że radość wyrzucała z głowy Riley wszystkie cringe'owe i niechciane wspomnienia, do jej systemu przekonań trafiały tylko te dobre i radosne. W tym momencie radość opowiada nam, co działo się z Riley od zakończenia pierwszego filmu aż do teraz. Widzimy jedną z retrospekcji, w której jakaś dziewczynka podczas próby prezentacji zadania rozsypuje monety. Cała klasa, z wyjątkiem Riley oraz tej postaci, popada w śmiech. Riley przeciwstawiła się odrazie, która odradzała pomoc dziewczynce i naraziła się na bycie pośmiewiskiem przed całą klasą, pomagając pozbierać monety. Zrobiła to dlatego, że w pierwszej części, jako nowa uczennica, Riley sama popłakała się przed całą klasą i wiedziała, jakie to beznadziejne uczucie, a więc chciała oszczędzić tego koleżance z klasy. Do pomocy w zbieraniu dołącza również dziewczyna, która jako jedyna poza Riley nie śmiała się z incydentu. W tym momencie w głowie Riley rodzi się jej osobowość, która powtarza: jestem dobra. Obie te postacie będą nam towarzyszyć przez cały film, gdyż po tym wydarzeniu stały się one przyjaciółkami Riley, a jest to Grace oraz Bree. Mecz się kończy, trąby wygrywają, a my dostajemy szeroki pogląd na trybuny i lodowisko. Cała drużyna trąb skacze z radości po wygranej, z wyjątkiem dziewczyny z numerem 22, która właśnie wymiotuje do jakiegoś wiadra. Po wygranym meczu licealna trenerka Roberts podchodzi do Grace, Bree i Riley, zapraszając je na 3-dniowy obóz sportowy, dzięki któremu Riley będzie miała szansę dostać się do drużyny hokejowej w nowym liceum. Tym samym to, co mówiliśmy w trailerze, jednocześnie się potwierdza i jednocześnie nie.
trailerze przewidywaliśmy, że Riley być może jest w wieku, w którym trafia do liceum, w czym mieliśmy rację, natomiast myśleliśmy, że obóz sportowy to nowa szkoła. Przechodzimy do pokoju Riley, w którym znajduje się wszystko to, co w trailerze. Mamy plakat Hokej życiem, dzięki któremu, omawiając trailer, przewidywaliśmy, że ta część będzie poświęcona pasji Riley, czyli grze w hokeja i oczywiście pomijając najważniejszy, emocjonalny wątek przyjaźni, to przewidzieliśmy dobrze, gdyż cała akcja toczy się na obozie sportowym. Również pojawia się plakat zespołu Fortown, czyli nastoletnich gwiazd muzyki, które mogliśmy zobaczyć w innym filmie Pixara, to nie wypada. Riley oraz emocje uciekają spać, gdyż przed nimi, jak się niedługo dowiemy, najcięższy w dotychczasowym życiu dzień. W miejscu, gdzie śpią emocje, pojawia nam się samochód Pizza Planet. Wspominam o nim, omawiając każdy film Pixara, ponieważ samochód Pizza Planet to easter egg sukcesywnie pojawiający się w każdej animacji Pixara, począwszy od pierwszej pełnometrażowej, czyli Toy Story. W trailerze omawialiśmy wszystkie emocje, mówiąc o tym, że każda z nich zachowuje się tak jak emocja, którą jest, ale również wygląda na wzór tych emocji. Tym samym w środkowym łóżku mamy złość, którego proporczyk nad oknem mówi gr. Przy łóżku jest kij baseballowy, jest również rękawica do bicia, jako poduszka służy mu pustak, a jako kołdra koc przeciwpożarowy. Na suficie znajduje się ogniowy rozpylacz, a na ścianie zapewne w tym samym celu co rozpylacz gaśnica. Gdyż, jak wiemy z obu filmów, złość, kiedy wpadnie w szał, płonie. Po prawej na górze mamy panią Odrazę, czyli wypięknisioną paniusię z zawsze idealnym, czystym strojem i zawsze ułożonymi włosami. Podobnie jak w trailerze, ma na głowie czepek, aby zapobiec burzeniu się włosów podczas snu. Po prawej na dole znajduje się Strach, który jako jedyny, i to na dolnym łóżku, ma barierki ochronne, aby nie wypaść z łóżka. Ma również drabinkę, prawdopodobnie po to, aby nic sobie nie uszkodzić, robiąc większy krok, oraz jakieś świecące urządzenie, a zakładając, że jest to Strach, to urządzenie to zapewne czujnik dymu. Do tego, jak widzieliśmy w trailerze, Strach naprawdę śpi z pluszakiem. Łóżko radości przyzdobione jest niczym pokój Riley. Światełka oraz świecące w ciemności gwiazdki to coś, co mogliśmy znaleźć obok plakatów w jej pokoju. Jest również Bing Bong, wyimaginowany przyjaciel Riley z dzieciństwa, który, jak wiemy, w pierwszej części poświęcił się, aby radość mogła wrócić do centrali, co sama radość przeżyła bardzo źle. Pewnie dlatego ma jego figurkę, aby go nie zapomnieć. Smutek natomiast nie mogła mieć przy łóżku nic innego, jak chusteczki, gdyby znowu zaczęła płakać. Poza przyzdobieniem łóżek, emocje podczas snu zachowują się dokładnie tak, jak to, czym są. Złość na przykład chyba toczy jakąś walkę niczym Rocky Balboa, natomiast radość przez cały sen ciągle się śmieje. Podczas snu przycisk dojrzewania się odpala i wyje na całą centralę. Radość w panice wysyła go gdzieś na koniec głowy, niczym wszystkie wspomnienia, których chciała się pozbyć, myśląc, że tym samym pozbywa się problemu. Niestety, ekipa remontowa wpada do siedziby, robi rozpierdziel wszechczasów i przerabia konsolę tak, że wszystkie reakcje Riley działają ze wzmożoną siłą. Zupełnie niczym w okresie dojrzewania. Riley się budzi, a emocje pozostając w tym bajzlu próbują funkcjonować, co nie wychodzi im najlepiej. Sama koszulka, w której spała, to ta sama koszulka, którą jej tata nosił w pierwszej odsłonie, w głowie się nie mieści. Rodzice Riley odwożą dziewczynę na 3-dniowy obóz, a w tym momencie pojawia się coś, co wiem, że wielu z was będzie negować, ale poprzez przeszłość Pixara i Disneya ja to odbieram w ten sposób. Mianowicie w wielu filmach właśnie Disney czy też Pixar ukrywa żarty dla dorosłych. Tym samym tata Riley mówi do jej mamy: a więc wielki weekend dla nas, co chciałabyś porobić? Jednocześnie przygryzając wargę i unosząc brwi. No, nie mówcie, że można to odebrać inaczej niż fakt, że tata Riley chciał troszkę pobaraszkować. Niestety na jego pytanie mama odpowiada coś o sprzątaniu garażu, zmywając tym samym mu cały uśmiech z twarzy. W samochodzie Riley dowiaduje się, że dziewczyny dostały się do innego liceum i że ich szkolna przyjaźń właśnie się kończy. Twórcy zrobili w życiu Riley to samo, co poprzednim razem. W pierwszej części rodzina musiała się przeprowadzić, zostawiając całe życie, jakie znała Riley, z tyłu i wysyłając ją do nowej szkoły, gdzie musiała na nowo nawiązywać przyjaźnie. W tej części to przyjaciółki Riley po części ją zostawiają, a ona sama w nowej szkole będzie musiała nawiązać nowe przyjaźnie. No, przynajmniej w tamtym momencie tak myślała. Riley po krótkiej przerwie na uronienie łez poznaje się z Valentiną, dziewczyną z jej przyszłej drużyny, którą podziwia. Zakłopotana tym, jak rozmawiać z kimś, kogo podziwia, nam przedstawiane są nowe emocje. Tym samym poznajemy wstyd, ogromną różową emocję. Ta emocja utożsamia sobie wszystko, przez co możemy się zawstydzić. Kiedy radość przebija mu piątkę, okazuje się, że ma strasznie spocone dłonie. Chcąc ukryć się po tym niezręcznym doznaniu, kuca tyłem do reszty, a jego spodnie zsuwają się, pokazując nam ruch hydraulika. Samo zachowanie również idealnie odwzorowuje tę emocję. Kiedy tylko cokolwiek się wydarzy, od razu chowa twarz w swoim ogromnym kapturze, aby nie musieć konfrontować się wzrokiem z daną sytuacją. Mamy też apatię, emocję, która jest totalnie znieczulona i zniechęcona do świata. Jej flegmatyczny sposób mówienia idealnie do niej pasuje. Ma po prostu z wszystkim luz, bo ma po prostu wszystko gdzieś. Jedyne, co ją rusza, to kiedy smutek podpierdziela jej telefon, bo przecież telefon to jej cały świat, jak to w nastoletnim życiu bywa. Apatii tak bardzo nic się nie chce, że nawet sterowanie konsolą odbywa się w jej przypadku z poziomu telefonu. Jej angielska nazwa to ennui. Podobno to słowo sprawia wielu anglojęzycznym mówcom trudność wypowiedzieć, co również twórcy pokazali w filmie, kiedy radość nie potrafiła wypowiedzieć jej imienia. Mało tego, radość nazwała ją Onward. Tym samym nawiązując do innego filmu studia Pixar z 2020 roku. Jest też Zazdrość, malutka, słodziutka postać o wielkich oczach. Zazdrość przez cały film jest taką małą, dość codzienną zazdrością. Jej udział w życiu Riley bardziej ją motywuje na zasadzie, że też chce coś potrafić, aniżeli popędza ją w kompleksy.
Kilkukrotnie przez film przewija się też moja ulubiona emocja – nostalgia. Jest ona chyba najbardziej idealnym odwzorowaniem emocji, jakie może istnieć. Słodka, miła, starsza babcia, która, jak sama nazwa wskazuje, lubi wspominać. Niestety za każdym razem, kiedy tylko się pojawia, zostaje wypraszana słowami, że to jeszcze nie jej czas. Wiem, że miał być to zabawny żart, jednak jak oglądałem film, to było mi jej naprawdę szkoda. No i najważniejsza postać – niepewność, która ostatecznie przybrała imię Spinka. W wielkim skrócie wyjaśniła nam swoją funkcję. Porównując się do strachu, powiedziała, że strach chroni Riley przed rzeczami, które ta może namacalnie zobaczyć. Natomiast niepewność chroni ją przed rzeczami, których nie widzi, planując kilka kroków naprzód. Dlatego też w późniejszej części filmu Spinka kazała wyobraźni Riley tworzyć wszystkie nieudane scenariusze, myśląc, że jej tym pomaga. Na wszystkich torbach dziewczyn, jak i na odzieży termoaktywnej Riley z początku filmu znajduje się logo DMR. Podobnie jak Spinny Pizza, nie jest to żadna prawdziwa firma, a DMR nawiązuje do scenografa filmu Jasona Dimmera, który swoją drogą pracował przy tym, jak ma wyglądać system przekonania Riley. Niepewność, chcąc stworzyć nową osobowość Riley w celu jej spoufalania się z nowymi dziewczynami, aby w liceum nie została sama jak palec, zamyka nasze podstawowe emocje i stają się one stłumionymi emocjami. Naprawdę żałuję, że ten żart nie przedostał się do dubbingu. Emocje trafiają do skarbca, a tam poznajemy kilka głęboko ukrytych i zapomnianych przez umysł Riley postaci, w tym jej największy mroczny sekret, o czym opowiem później. Save, do którego policjanci wtrącają podstawowe emocje, ma nad sobą napis ACXIII, co przekładając z rzymskich cyfr na arabskie, daje nam A jako literę, C jako 100, X jako 10 oraz III jako 3. Rozszyfrowując, jest to A113. A113 to jeden ze stałych easter eggów umieszczanych przez Pixar w ich animacjach. Pojawia się on w każdej animacji pod różnymi postaciami. Jest to nawiązanie do sali numer A113 na California Institute of the Arts, czyli słynnej sali, w której przyszli animatorzy uczą się tworzyć swoje pierwsze animacje. Emocje z pomocą dynamitu wyciągniętego z Peterka wysadzają drzwi, a policjanci biegnący ich z powrotem aresztować zostają pokonani przez crasha z dzieciństwa Riley. Na czapce jednego z policjantów jest napisane "Moja czapka", co jest nawiązaniem do pewnej sceny z pierwszej części W głowie się nie mieści. Ta jest moja. Na pewno? Sprawdź metkę. Moja czapka pisze. Czekaj, moja czapka? Otóż to Grześ. Ja tak wyszyłem na swoje. Nakręcasz się. Masz moją czapkę. Riley została zaproszona przez Valentinę, aby posiedzieć trochę z jej znajomymi. Jednym z pytań, jakie Val zadała Riley, to jakiej muzyki słucha. Riley odpowiada, że kocha Justina Bobera. Jest to żarcik, który znalazł się tylko w polskim dubbingu. Gdyby ktoś nie zorientował się, o co chodzi, to Justin Bieber jest odzwierciedleniem Justina Biebera w naszym realnym świecie. Kiedy smutek przelatuje przez rurę aż do siedziby, razem z nią wraca pełno innych wspomnień. Jedno, które się wyświetliło, to reklama Triple Dent Gum, która również pojawiła się w pierwszej części jako wspomnienie, które pracownicy głowy Riley wysyłali do kwatery głównej, aby powkurzać trochę emocje. Drugie natomiast znajdziemy tutaj. Widzimy chłopca unoszącego się w powietrzu. Jest to nawiązanie do filmu Elio, który Pixar dopiero wypuści 13 czerwca 2025 roku. Podobnie jak kilka innych detali, umieszczanie przez Pixar małego smaczka w postaci czegoś związanego ze swoim przyszłym filmem jest stałym easter eggiem w ich animacjach. Stąd też mamy Elio, czyli główną postać z filmu Elio. Docieramy do krainy wyobraźni, w której zobaczyć możemy Mont Crashmore. Jest to nawiązanie do prawdziwej góry, w której wyryto głowy czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Natomiast iż jest to Mont Crashmore Riley, wyryte zostały głowy czterech Crashów, z czego jeden z nich to ten ziomek z gry, którego poznaliśmy wcześniej, a drugi to Jordan, chłopak, którego poznaliśmy w pierwszej części i chłopak, z którym Riley była na pierwszej randce. Przenosimy się do operacji Nowa Riley, którą już poznaliśmy w trailerze, natomiast po premierze wiemy dużo więcej. Pomocnicy Obawy, którzy byli przedstawieni w trailerze jako typowe korposzczury, naprawdę okazali się być typowymi korposzczurami. Miniboksy, w których pracują pomocnicy, rozdzielone są kartami, które widzieliśmy w pierwszej części, gdzie zamiast króla był tata Riley, zamiast damy była jej mama, natomiast zamiast Jupka była całkowicie inna karta, którą widzimy również teraz z literką R, czyli Riley. Mówiąc o pomocnikach, ten gość chyba pracuje 24 godziny na dobę, gdyż na jego biurku znajdziemy aż 10 kubków po kawie. Gość numer 87, który jako pierwszy wyłamał się od pomysłu niepewności, wzorowany był, aby wyglądać jak Ralph Eggleston, jeden z animatorów studia Pixar, który zmarł w 2022 roku. Wracając do ujęcia, z którego widzimy całe pomieszczenie, na wszystkich ekranach pokazane są przeróżne sytuacje życia Riley, które, jak już wiemy, są niepowodzeniem. Przyjrzyjmy się niektórym. Na przykład moment, w którym chłopak Riley odwraca się za Valentiną, to odwzorowanie 1:1 sławnego mema Distracted Boyfriend. Na tym ekranie z kolei widzimy jedno wielkie kubsko. Ale skoro już ktoś to ogląda, to chciałbym was poinformować, że otwieram nowy kanał, na którym, jak się spodziewacie, nie będzie nic związanego z filmami. Ale za to będę tam ja, więc nie pal głupa, zostaw suba. Link, mordeczko, znajdziesz w opisie. Pierwszy film prawdopodobnie w lipcu. Emocje uciekają przed policją, a wybiegając z pomieszczenia trafiają na paradę przyszłych zawodów. W tle widzimy w pół ukrytą ogromną piłkę Luxo. Piłka Luxo to kolejny stały detal pojawiający się w filmach Pixara. Mamy również Figmenta, fioletowego smoka, który pojawił się też w pierwszej części i jest on maskotką wyobraźni w jednym z parków rozrywki Disneya. Dobra, pora by wyjawić największy sekret Riley. Otóż ciekawcy, którzy czekali w kinie na scenę po napisach, dowiedzieli się, iż Radość myślała, że mrocznym sekretem Riley jest nasikanie do basenu. Natomiast jej prawdziwym, największym, najmroczniejszym, głęboko skrywanym sekretem jest... wypalona dziura w dywanie.